Witajcie w studiu Drzewo Franciszka. 14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Z tej okazji tydzień temu odbyła się konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Można było m.in. dowiedzieć się, jakie drzewa najlepiej oczyszczają powietrze w miastach, dlaczego lasy państwowe odchodzą od szkółkarstwa na rzecz dbania o samosiejki. Mogliśmy też poznać wyniki Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska, pokazujące, które części Poznania, czy też Wielkopolski, są najbardziej zanieczyszczone. No i wreszcie mogliśmy też sprawdzić, jakie środki możemy teraz uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na instalacje ekologiczne w naszych domach. Konferencja już się co prawda odbyła, ale my jako Patroni Mediali mamy dla Was film z tego wydarzenia, który uzupełniliśmy o slajdy wykładowców. I tu ważna informacja. Film ma około 1,5 godziny, więc jeśli chcecie obejrzeć konkretny film bądź też odsłuchać konkretny wykład, to pod filmem na YouTubie w jego opisie znajdziecie rozpiskę wszystkich prezentacji z podanymi czasami ich rozpoczęcia. A teraz już tradycyjnie zapraszamy do przejścia na kanał YouTube, czyli na cały film, do którego dostać się możecie klikając tutaj na stronie zakładkę wideo i otwierając film także kliknięciem.